Witaj, nazywam się Małgorzata Leszczyńska. Dzisiaj poprowadzę Cię w obszar uwolnienia myśli, dobrego snu. Dlatego najlepiej słuchać tego nagrania, kiedy jesteś już w łóżku, leżysz wygodnie i możesz pozwolić sobie na to, by zasnąć przyjemnym, długim snem. Zanim zaśniesz, skieruj uwagę na swoje myśli. Często przeszkadzają w oczyszczeniu umysłu, w zaśnięciu. Zauważ je. Czy są to lęki? Czy plany na jutro? Zastanawiasz się, co zrobisz? Czego nie udało się zrobić? Ile jeszcze? Zauważ myśli trochę z boku. Zacznij je obserwować. Pozwól, żeby były jak chmury na niebie, kiedy wieje przyjemny wiatr, ma swoje tempo. I kiedy obserwujesz chmury, możesz zauważyć, jak zmieniają swoją gęstość, kształt. Rozdzielają się, rozmazują, niesione wiatrem jeszcze dalej, już zupełnie inne, jak twoje myśli przychodzą, zmieniają się, rozmazują, aby zniknąć. Zatem pozwól swoim myślom, aby zupełnie znikały. Jeśli wiesz, że coś pozostaje w twoim umyśle, zatrzymaj się przy tym na chwilę i wyraź świadomą intencję, aby rozwiązanie tego, co cię trapi, zatrzymuje, blokuje relaks, sen, odpoczynek, znalazło rozwiązanie jutro bądź w ciągu najbliższych dni. Wyraź świadomą intencję i puść. Zaufaj. Obserwując to, co do ciebie przychodzi jutro i w ciągu najbliższych dni, z uważnością, z szukaniem rozwiązania, które będzie się coraz łatwiej realizować, kiedy pozwolisz tej części siebie zaufać, która wie, rozumie. I nawet kiedy pewne czynności mają być wykonane, to zrobisz to dużo szybciej, z lekkością, w otwarciu na to, co przyjdzie do ciebie i pozwoli ci rozwiązać to, co jest do rozwiązania, zamknąć to, co należy zamknąć, zakończyć. Zatem zaufaj. I kiedy puszczasz intencję, pozwalasz myślom rozpływać się, możesz przenieść uwagę na swoje powieki i pozwolić, aby stały się przyjemnie ciężkie.
a dzięki temu uruchamiasz kontakt z podświadomością, otwierając się na przepływ wspierającej energii. Twoje powieki wyłączają się. Przychodzi pewna przestrzeń, czysta przestrzeń. Zauważ ją w swoim sercu. Przestrzeń, z której możesz wyrazić wdzięczność. Zatem pomyśl, za co masz wdzięczność w sobie za dzisiaj, miniony dzień. Pomyśl, co się wydarzyło, czym było dla ciebie wsparciem, lekcją, doświadczeniem, wyciągnięciem wniosków. Zauważ osoby, które brały w tym udział, były z tobą w ciągu minionego dnia. Im również okaż wdzięczność za to, co wniosły do tego dnia, nawet jeśli było to trudne. Pozwól, aby najmądrzejsza część ciebie znalazła rozwiązanie, a dzięki temu w tobie pojawia się ogromny spokój. Wdzięczność wypełnia całe twoje serce. Czujesz lekkość. I znajdujesz tę przestrzeń, w której ciało może zasnąć. Zatem zwróć uwagę na mięśnie swojego ciała. I pozwól, aby każdy mięsień puścił wszelkie napięcia, aby całe twoje ciało zaczęło rozluźniać się w przyjemnej relaksacji, puszczeniu wszystkiego, co zbędne, aby sen dał wypoczynek, regenerację ciała i umysłu. A jeśli śnisz, obserwujesz swoje sny, to możesz również wyrazić intencję, aby sny przyniosły odpowiedzi, wskazówki. Pomyśl o tym teraz. Intencji na sen. Pozwól również, aby podświadomość uwolniła do snu i uzdrowiła to, co może być uzdrowione poza umysłem świadomym. To, co może być uzdrowione na bardzo głębokich poziomach podświadomości. Zaufaj swojemu wewnętrznemu uzdrowicielowi i pozwól, żeby wykonał swoją pracę, a ty dzięki temu
możesz rozluźniać się jeszcze bardziej, głębiej, pozwalając, aby piękne odprężenie, rozluźnienie przychodziło coraz bardziej, łatwiej. A dzięki temu zaczyna przychodzić sen, spokojny, regenerujący. Kiedy czujesz przyjemny ciężar swoich powiek, przyjemny ciężar swojego ciała, uwalniasz wszelkie napięcia w ciele i umyśle, w pełni i całkowicie, rozluźniając się coraz bardziej, głębiej. Śpisz. Każda komórka, cząsteczka i atom twojego ciała śpi głębiej, przyjemnie. Kiedy ciało i umysł regenerują się, kiedy przychodzi uzdrowienie z poziomu podświadomości, pozwól sobie na to w twoim tempie, na twój własny sposób, aby spać przyjemnie, rozluźniając całe ciało i umysł, nawet jeszcze głębiej, bardziej, tak jak lubisz, wchodząc w przyjemny, regenerujący sen. Zatem śpi głęboko. Śpi.